Złotym Stoku trwa remont XVI-wiecznego zdesakralizowanego kościoła, który całkowicie zmieni swój charakter i stanie się nową atrakcją regionu. Prace remontowo-budowlane praktycznie dobiegają do końca, bo przebudowa rozpoczęła się w ubiegłym roku i zgodnie z podpisaną umową ma zakończyć się 30 czerwca. W tym czasie przewidujemy zakończenie właśnie prac tych remontowo-budowlanych. Z zewnątrz większość prac już jest wykonana. Obecnie trwają prace wykończeniowe wewnątrz. Są kładzione posadzki w nawie, w prezbiterium. Również jest remontowana wieża, bo ta wieża wcześniej nie pełniła funkcji widokowej. Natomiast my w ramach tego projektu w tym kościele po Ewangelii obiekt adaptujemy dla potrzeb Centrum Kulturalno-Turystycznego, także wieża będzie pełniła funkcję wieży widokowej, natomiast w nawie głównej kościoła będziemy pokazywać przyrodę, naszą florę, faunę Gór Złotych w nowoczesnych, multimedialnych przekazach. Także będzie obiekt miał zupełnie inny charakter, zupełnie inną funkcję. Ten kościół pełnił funkcję świątyni do końca II wojny światowej. Po wojnie niestety ten kościół był wyłączony z użytkowania. W latach 70 był adaptowany na salę gimnastyczną, natomiast ma on ogromny potencjał, jest to obiekt z XVI wieku, bo przy wejściu widnieje napis 1545 rok, także zależało nam na tym, aby ten obiekt dostał drugie życie, aby też stanowił takie centrum kulturalno-turystyczne. Ktoś, kto chce zobaczyć, jak wyglądają podziemia, idzie do kopalni złota. My natomiast pokażemy florę i faunę, zachęcając turystów do tego, żeby